Dziękuję bardzo. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Pośle. Rzeczywiście głęboka wiedza, chylę czoła. Świadczenia rodzinne, ustawa o świadczeniach rodzinnych określa dwa rodzaje świadczeń opiekuńczych przeznaczonych dla zobowiązanego do alimentacji względem osoby niepełnosprawnej opiekuna osoby niepełnosprawnej. I jest to pierwsze świadczenie, o którym Pan wspomniał. Jest to świadczenie pielęgnacyjne w kwocie już 620 zł. Przysługuje bez kryterium dochodowego, ale tylko w przypadku, gdy niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała w wieku do ukończenia 18 roku życia lub w czasie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do 25 roku życia. I drugie świadczenie, specjalny zasiłek opiekuńczy. Jest to nowa forma wsparcia w kwocie 520 zł. Miesięcznie, wprowadzona od 1 stycznia 2013 roku i przysługuje ona osobom, które nie mają prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, a przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na jedną osobę to kwota 623 zł netto. Tak jak pan poseł wspomniał, jest to pewno częściowe zrekompensowanie. Nie da się tutaj pokryć wszystkich wydatków rodziny, która funkcjonuje w trudnych już warunkach, żyje wspólnie z osobą niepełnosprawną i zobowiązana jest do pełnej opieki nad tą osobą. Ale chcę powiedzieć, że w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, bo cały czas mówimy o świadczeniach, które dotyczą osób, które nie podjęły pracy zawodowej bądź też z niej zrezygnowały na rzecz pełnienia całodobowej opieki nad osobą niepełnosprawną. Natomiast tu pytania dotyczą o jakby tej części sfery zawodowej, czy osoba, która zrezygnowała z pracy, jednak może na ten rynek powrócić, przynajmniej żeby zrekompensować tą drugą rzecz, drugą część no, niezbędnych wydatków dla rodziny. I chcę powiedzieć, że to, te uregulowania są jakby przedmiotem spotkań Kolegium Ministerstwa. Szeroko jakby pojęte, ponieważ muszą się one łączyć z reformą orzecznictwa, wygenerowaniem grupy najgłębiej niepełnosprawnych, w tym sensie, że są to osoby, które są niezdolne do całkowitej samodzielnej egzystencji. I jakby teraz w porozumieniu z reformą rynku pracy być może taka możliwość się pojawi, czyli powrót do przynajmniej częściowej pracy na rynek zawodowy. Nie chciałabym tu mówić o terminach, nie chciałabym też przybliżać jakby zagadnień szczegółowych, dlatego że jest to na etapie uzgodnień międzyresortowych i no z całą pewnością będziemy o tym publicznie dyskutować. Co jeszcze mogłabym powiedzieć? Jeśli chodzi o składki na emerytalne, chcę powiedzieć, że od 1 stycznia 2013 roku jest to już dłuższy okres, czyli 25 lat. Dziękuję bardzo.